I albo się baranie nauczysz, albo zaczniesz to robić dobrze, albo nie rób tego wcale. Powtarzam ci to po raz 10, 20, 30, nie wiem, czego ty nie rozumiesz. Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek Zeninado, a dziś dość spontaniczny materiał. Wierz mi, jest godzina dość późna, ale sprowokowany wczorajszym wydarzeniem postanowiłem nagrać ten właśnie materiał i będzie on taki jaki będzie po prostu. Co zdołam nagrać, to wrzucę. Możesz to potraktować jako vloga, jako jakieś luźne przemyślenia. Mam nadzieję, że też ten materiał da ci coś do myślenia. A tytuł tego materiału brzmi: dlaczego twój nauczyciel angielskiego nie nauczy cię angielskiego? Generalnie, dlaczego nauczyciel angielskiego nie nauczy angielskiego? I oczywiście pamiętaj, że jakby funkcją tego tytułu jest też troszeczkę taka mała prowokacja, bo to nie jest tak, że każdy nauczyciel angielskiego jest zły i kompletnie nie warto korzystać z usług nauczycieli angielskiego. No byłoby to trochę bez sensu. Natomiast chciałbym podkreślić pewnego rodzaju trend pewnych nauczycieli, którzy pomimo dużej wiedzy, umiejętności, znajomości tego tematu, niestety nie są dobrymi, nazwijmy to, pedagogami, nie są w stanie w fajny sposób przekazywać wiedzy. Być może tobie udało się z czymś takim spotkać w twojej historii nauki języka, być może znasz kogoś takiego, lub też być może przy wyborze ewentualnego nauczyciela w przyszłości będziesz na to zwracać uwagę. A zatem, zaczęło się to wczoraj, kiedy to prowadziliśmy sobie live'a na moim fanpage'u Enlinado, na którym prowadzę często takie akcje i wymienialiśmy się różnymi frazami, bo generalnie, dla kogoś, kto nie wie, sprawa wygląda tak, że spotykamy się regularnie co tydzień, omawiamy sobie różne scenki, omawiamy sobie różne frazy, ja staram się być takim moderatorem dyskusji, zachęcam ludzi do tego, żeby właśnie używali języka angielskiego. I pojawiła się pewna pani, która zaczęła w taki dość nachalny sposób poprawiać innych. Na początku, okej, ja to tolerowałem, podkreślałem, że pamiętajcie, my tutaj się nie poprawiamy, to ma być zabawa, to ma być przekazanie informacji, bo przekazywanie informacji jest najważniejsze. Ale później te komentarze stawały się coraz bardziej takie nachalne, wręcz powiedziałbym wulgarne. Takie coś w stylu, ja teraz sobie dopowiem, ale czy nie wiesz, baranie, że na przykład tutaj jest operator i stosuje się to inaczej, albo tu masz trzecią osobę liczby pojedynczej, więc powinna być końcówka S. Takie bardzo, bardzo w stylu, ja wiem lepiej, a wy wszyscy jesteście tutaj idiotami i nie umiesz tłumaczyć, skoro oni tego nie wiedzą, skoro osoby, które się tutaj udzielają na live'ie, tego nie rozumieją, to znaczy, że ty masz złe podejście i nie znasz się na tym, nie znasz się na tej robocie, więc nie powinieneś tego robić. Jak się później okazało, ta pani była nauczycielką angielskiego, jest nauczycielką angielskiego, ale na live'ie była jako taki nauczyciel incognito angielskiego, no i bardzo ją oburzyło to, w jaki sposób my się tam bawimy, bo podkreślam, jest to zabawa. Jeszcze raz przypominam, omawiamy sobie jakąś scenkę, ktoś, kto nawet zaczyna angielski, może tam przyjść, udzielić się, wymienić się swoimi spostrzeżeniami, swoją frazą, swoimi słówkami i tak dalej. I nikt tam nikogo nie ocenia właśnie pod tym względem, no a ta pani trochę zaskoczyła w negatywny sposób. I teraz pojawiły się tam komentarze takie w stylu: ona wie lepiej, bo ona jest nauczycielką angielskiego, więc... I tu na początku się zdziwiłem, że... W sumie nie zdziwiłem, na początku się trochę obawiałem tego, że ktoś mówi, że ta pani ma rację, ponieważ jest nauczycielką angielskiego. Ale dalsza część tego komentarza brzmiała tak. Ona jest nauczycielką angielskiego, uczy tak, żeby nie rozmawiać. Teraz parafrazuję. Później tak sobie pomyślałem nad tym komentarzem i faktycznie coś w tym jest, że niestety... Mówię tutaj z wielkim żalem, pewna część nauczycieli angielskiego uczy nas w taki sposób, żebyśmy się przynajmniej nie nauczyli. Takie mam wrażenie. Dlaczego? Oczywiście poprę czymś swoje słowa, nie tak, że będę je rzucał na wiatr. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że ktoś cały czas cię poprawia. Uczysz się czegokolwiek, jakiejkolwiek umiejętności. Ktoś cały czas cię poprawia. Nie da ci tak naprawdę rozwinąć skrzydeł, bo cały czas masz świadomość, że robisz coś źle. I albo się baranie nauczysz, albo zaczniesz to robić dobrze, albo nie rób tego wcale. Powtarzam ci to po raz 10, 20, 30, nie wiem, czego ty nie rozumiesz. I takie podejście moim zdaniem nie jest dobre, bo zniechęci po prostu każdego uczącego się, niezależnie jaka to będzie umiejętność, niezależnie jaki to będzie rodzaj wiedzy, po prostu szybko się zniechęcimy. Na razie nie będzie to tak jak w filmach typu Rocky, że jego surowy trener go napiernicza cały czas,
ostrzej, mocniej, więcej, a on jest twardy, nieugięty. Nie, zwykły człowiek w zwykłym życiu raczej po prostu sobie odpuści, motywacja będzie spadać, bo widzimy, że jeśli do czegoś się nie nadajemy, jeśli coś nam nie idzie, no to pewnie jesteśmy głupi, jest z nami coś nie tak. Więc nauczyciele moim zdaniem za bardzo, na pewnych etapach nauki, za bardzo zagłębiają się w szczegóły. Osoba, która zaczyna naukę angielskiego i potrzebuje się nauczyć tego języka szybko, na wczoraj, oczywiście tak w cudzysłowie, ona nie będzie wtedy poświęcała mnóstwa godzin na to, żeby na przykład zastanawiać się na tym, czy w trzeciej osobie liczby pojedynczej powinno być S, czy w pytaniu odnoszącym się do tej trzeciej osoby powinno być do, czy das, tylko chce w jak najprostszy sposób przekazać tę informację. I moim zdaniem to jest ok, bo nawet jeśli powiem do she like me, co jest błędne, czy do she likes me, co też jest błędne, to i tak każdy zrozumie ten przekaz, że chodzi o to, czy ona mnie lubi. Nawet jeśli zapytam is she like me, albo jeszcze jakoś inaczej, she like me is, cokolwiek bym nie powiedział i będzie to błędne, to dopóki jestem w stanie przekazać informację, dopóki mój rozmówca nawet mnie poprawi, to do tego momentu jestem tak naprawdę na plusie. Jestem osobą wygraną, ponieważ byłem w stanie przekazać informację. I gdy w tym momencie wkroczy nauczyciel i będzie mnie poprawiał raz, drugi, trzeci, dziesiąty, to w mojej głowie stworzy się taki mechanizm sprawdzania i zastanawiania się nad każdym zdaniem, nad każdym słowem, które wypowiadam w języku angielskim, w jakimś innym, którego się uczę. No to jest bez sensu i chyba byśmy tego nie chcieli, żeby za każdym razem, zanim coś powiemy, stresować się, napinać, myśleć, układać w głowie te wszystkie schematy tylko po to, żeby było w 100% poprawnie. Tymczasem my Polacy, nawet między sobą, nie zawsze mówimy poprawnie. Raz popełniamy jakieś błędy, mówimy mową kolokwialną, często zdarza nam się mówić nieskładnie, niepoprawnie gramatycznie, a mimo wszystko się rozumiemy. Jeśli jesteś taką osobą, że najpierw nauczę się angielskiego, a później będę rozmawiać, to moim zdaniem, podkreślam, moim zdaniem jesteś w błędzie. Warto podejść do tego w taki sposób. Będę rozmawiać, będę kaleczyć i dzięki temu nauczę się języka. I tutaj jeszcze taki apel do nauczycieli, też podkreślenie, jakby uhonorowanie ich pracy. Ja wiem, że często nie jest winą nauczycieli to, w jaki sposób uczą. Często jest to narzucone programem, czy jakimś regulaminem szkoły językowej i tak dalej. Często nauczyciele mają fajne podejście, mają wyobraźnię, potrafią przekazać wiedzę. Natomiast, no, tak jak już wspominałem, wynika to często z takiej specyfikacji ich pracy, czy jakiegoś wpojonego klucza nauczania, co nie zawsze jest skuteczne. Dlaczego? Ponieważ zauważ, że nauczyciel często jest takim maniakiem w pozytywnym słowa znaczeniu. Ta osoba musiała zgłębić tajniki angielskiego. Musiała się w to bardzo mocno zagłębić, studiować historię języka angielskiego. Mogę porównać to trochę do czegoś takiego jak mechanik samochodowy i kierowca. Ja, będąc kierowcą, muszę wiedzieć, jak działa skrzynia biegów na zasadzie jedynka, dwójka, trójka, piątka i tak dalej. Muszę znać taką podstawową obsługę tego samochodu, gdzie jest klakson, gdzie ewentualnie sobie dolać oleju, gdzie dolać sobie jakiś tam płyn, borygo i tak dalej. Takie podstawowe umiejętności. Natomiast mechanik, analogicznie do nauczyciela, on musi znać wszystkie te szczegóły związane z działaniem samochodu, że jak mi się popsuje ta skrzynia biegów, to on będzie w stanie to wyjąć, rozłożyć na czynniki pierwsze i naprawić. Zatem widzisz, uczeń, osoba, która chce nauczyć się angielskiego, niekoniecznie uczeń, po prostu osoba, która chce opanować język, powinna myśleć trochę kategoriami kierowcy, czyli ja chcę wsiąść do samochodu, przejechać z punktu A do punktu B, przekazać informacje w języku angielskim najprościej jak to możliwe. Nie muszę się zastanawiać, czy jest 16 czasów, czy jest może 12 czasów, czy powiedzieć to w takiej formie, czy w zupełnie innej, tylko po prostu przekazać to right to the point, żeby informacja została odebrana. Zatem podsumowując ten materiał, na co chciałem zwrócić uwagę. Jeśli jesteś nauczycielem języka angielskiego, to być może podejść do tego nieco bardziej liberalnie. Nie gań swoich podopiecznych za każdym razem, nie poprawię każdego najmniejszego błędu. Nie staraj się też nadgorliwie tłumaczyć pewnych rzeczy, które nie są niezbędne do przetrwania. No chyba, że w grę wchodzi zdanie jakiegoś egzaminu, który koncentruje się na jakiejś ważnej części gramatycznej, czy później ewentualnie ta osoba będzie z tego jakoś rozliczana. Jednak jeśli ma to być angielski do rozmowy,
warto podejść może do tego w nieco inny sposób. Natomiast jeśli jesteś uczniem i zauważasz, że twój nauczyciel tak trochę zaciska pasa, jeśli chodzi o twój angielski i masz bardzo restrykcyjne zasady co do uczenia się, gani cię za każde błędy, być może warto pomyśleć o zmianie takiego nauczyciela i zmienić też nieco swoje podejście do języka angielskiego. Oczywiście w zależności od tego, do czego jest ci ten język potrzebny. Jeśli chcesz się komunikować, porozumiewać, przekazywać informacje, rozumieć, co do ciebie mówią, być w stanie napisać, przeczytać, no to chyba nie musisz znać wszystkich zasad gramatycznych. A jeśli nadal nie przekonałem cię tym materiałem i myślisz sobie, że nie no, jednak trzeba znać gramatykę, warto wiedzieć te wszystkie niuanse gramatyczne, warto to znać, to w takim razie, czy jesteś w stanie mi powiedzieć, czym jest przydawka? Albo na przykład, czym jest zdanie współrzędnie złożone? Jeśli nie jesteś polonistą, czy właśnie nie masz tego na języku polskim gdzieś w szkole, to prawdopodobnie nie znasz tych zagadnień, choć one są związane z językiem polskim. A przecież ty świetnie umiesz język polski, więc nie chciałem ci teraz pokazać, jak na przykład jakie masz braki w edukacji, czy jakie braki wiedzy masz. Ponieważ ja też przyznam ci się bez bicia, że też nie znałbym tych zagadnień w języku polskim, choć uważam siebie za kogoś, kto jednak tym językiem umie się posługiwać na jakimś tam poziomie. Skoro zatem my nie znamy takich szczegółów w języku polskim, po co zagłębiamy się na siłę w języku angielskim w takie rzeczy? Spróbuj zapytać jakiegoś Amerykanina czy Brytyjczyka, który nie jest związany z nauczaniem języka, żeby wyjaśnił ci dokładnie różnicę między perfektem a na przykład past simple. Zobaczymy, czy będzie w stanie to tak łatwo wytłumaczyć. Oczywiście on poda ci przykłady, ale nie będzie w stanie przywołać jakiejś definicji, nie będzie w stanie powiedzieć, dlaczego tak jest. Tak jest, bo tak jest. Tak więc nagadałem się trochę, a chciałem tylko powiedzieć po prostu takie krótkie moje odczucie. Nauczyciele, nie odbierajmy zabawy uczącym się, nie odbierajmy tej przyjemności osobom, które chcą się uczyć, opanowywać język angielski. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć!